Lewica jest gwarantem odejścia od paliw kopalnych, ale lewica jest też gwarantem tego, żeby nie powtórzyły się lata 90. Żebyśmy nie mieli kolejnych Wałbrzychów, kolejnych Bytomiów, kolejnych miast pokiereszowanych, poniszczonych przez społecznie bezwzględną transformację. O ludzi, którzy dzisiaj pracują w przemyśle wydobywczym, państwo musi zadbać. To jest obowiązek państwa. Uważamy, że powinniśmy w Polsce wprowadzić gwarancję zatrudnienia. Gwarancję zatrudnienia działającą na prostej zasadzie. Na każde miejsce pracy, które zniknie w wydobyciu, które zniknie w starej energetyce, musi powstać nowe miejsce pracy w nowej energetyce i w nowym przemyśle.